Siemanko, ponownie jesteśmy po raz drugi teraz na Karakomte, ponieważ stwierdziliśmy, że jeden raz podczas urlopu to jest po prostu za mało. Więc dzisiaj ponownie przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć tą przepiękną plażę z przepiękną, krystaliczną wodą i pewnie tak samo jak ostatnio będzie znowu wiaterek i znowu nie puścimy drona, ale zobaczymy, może coś się pozmieniało. Również się stanie, także idziemy. Jesteśmy tutaj na tym pobocznym, z lewej strony wzgórzu. Zobaczcie, jak pięknie woda się prezentuje. Coś niesamowitego, jak my lubimy takie widoczki. Bardzo dużo osób w tym momencie pływa z rurkami, z maskami i z goglami na oczy. Także jest chyba to dość popularne miejsce na snorkeling. Zaraz spróbujemy puścić naszego latającego przyjaciela, żeby zobaczyć to wszystko, jak wygląda od góry. Patrzcie. Byliśmy na Karakomte, obok zobaczyliśmy plażę Cala Escondida, a teraz w końcu ruszamy na plażę Calabasa, która znajduje się no niedaleko, jakieś 5 minutek autkiem. Tam jest naprawdę jeszcze lepsza woda niż tutaj i zobaczycie, jak wygląda. Autobusem, który się zatrzymuje tutaj na rondzie.
Na miejscu też macie do dyspozycji duży, olbrzymi parking, ale nie jestem do końca przekonana, czy on już wcześniej był, bo wydaje mi się, że go nie było. Był wtedy dziki parking, a teraz jest taki za opłatą, że płacicie 5 euro, dostajecie taki ala bilecik. Podejrzewam, że to jest parking chyba restauracyjny. I z tym bilecikiem macie już w cenie jedno piwo albo jeden drink. Ale zaraz się okaże w praktyce, jak to wygląda. Gdzieś tu dziki parking musi być. My podejrzewamy, że gdzieś tam dalej jest. Aczkolwiek od razu na wjeździe, tuż po rondzie, jest wjazd do tego parkingu. Ale 5 euro to nie jest oczywiście nie wiadomo ile pieniędzy, jeśli na przykład przyjeżdżacie na kilka godzin. Więc nic się nie stanie, a tym bardziej jeszcze w cenie macie coś do picia, to już tak naprawdę no prawie jak za darmożkę, a parking jest na tyle duży, że możecie sobie zostawić autko i to nawet bezpiecznie, tak? Jesteśmy już tutaj na plaży. Ta plaża zawsze mi się kojarzyła z osobami, które sprzedawały dywany. I oto zaraz się tutaj przechodzimy już. Dywany. Fu, nie dywany, ręczniki. Ale wtedy też jakieś dywany były sprzedawane, jakieś dziwne koce i tak dalej. A teraz właśnie przechodzimy sobie ładnie spacerkiem, uśmiechamy się, udajemy, że nie wiemy o co chodzi i właśnie mamy bardzo tutaj panów, którzy chcą nam coś sprzedać. I właśnie oto z tym widokiem mi się to kojarzyło, że coś takiego się dzieje i chcą tutaj nam sprzedać to wszystko. Dobra, mamy ten bilecik i idziemy się dowiedzieć o co chodzi z tym. Chyba piweczko mamy tutaj w cenie. Okazało się, że z tym biletem parkingowym mamy do dyspozycji do wyboru za darmo albo jedno piwko, albo wodę. Aczkolwiek wodę sobie później weźmiemy na drogę i wzięliśmy teraz drinki. I chwilę tutaj pozostaniemy, wejdzie może chwilę do wody, Kamil się poopala, wyrówna swoją opaleniznę. A ja oczywiście tutaj trochę poprawię swoją kolorystykę, ponieważ ja jestem blada, a wypadałoby wrócić nieco brązowym. Na tej plaży przede wszystkim, tak jak wam już wcześniej wspomniałam, możecie spotkać tutaj osoby, które sprzedają wam różne ciekawe rzeczy. Jakieś koce, ręczniki, jakieś ala dywaniki, okulary, torebki. Tutaj chodzi pan, który przypomina nam Van Diesela, aktora, z jakimiś napojami. Oczywiście też możecie spotkać osobę, która robi warkoczyki. Ja już mam zrobione warkoczyki, więc nie potrzebuję, a tym bardziej trochę na plaży nie jest odpowiednie miejsce po słonej wodzie, żeby robić warkoczyki, więc lepiej na mieście robić. Widzę też osobę kolejną z jakimiś drinkami, więc na pewno jak tutaj przyjdziecie, to możecie się obkupić, jeśli macie ochotę. Generalnie te osoby są bardzo sympatyczne, nie ma się czego bać. Obawiać, można się uśmiechać, odmawiać i tak dalej. Przed chwilą podszedł do nas tutaj taki przymiły pan, który nam oferował też jakieś tam ręczniki. My mówiliśmy, że niestety nie, że dziękujemy, że tak, oczywiście są piękne i tak dalej. Zapytał się skąd jesteśmy, powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski. Potem zaczął do nas mówić, daj 10. Daj 10, mówimy, że nie mamy, w sensie po polsku powiedział daj 10. Powiedzieliśmy, że nie mamy pieniędzy, że niestety, że nie, że dziękujemy. On do nas, że jutro, a my mówimy, że nie, niestety, dziękujemy. Potem następny pan tutaj podszedł, nam oferując inną ofertę tych samych produktów. My tam mówimy, może też nie mamy i tak dalej. On do mnie coś tam mówi, że super good price i tak dalej. Ja mówię, że nie mam pracy, nie mam pieniędzy, zaczął się śmiać. Nie wiem, czy widzicie stąd, tam dalej w oddali jest drzewo, tam oni wszyscy sobie siedzą w cieniu. Od jednego tutaj pana kupiłam sobie saszetkę, oczywiście oryginalną Armani, także tego zaoferował mi cenę 75 euro. Sobie powiedziałam, że niestety mam tylko 40, on powiedział pokaż czy ile mam pieniędzy, mówię, że no nie mam, no kupiłam sobie drinka, no niestety. Kupiłam sobie drinka, niestety nie stać mnie. I zjechałam do 40, więc nie ma to jak się tutaj dogadywać, więc oczywiście jeśli coś wam się spodoba, będzie za dużą cenę tutaj do zaoferowania, to możecie oczywiście spaść, dogadać się, bo wiadomo na czym polega ich biznes, że to są układy, że to są podróby i tak dalej. Ja tam nie mam nic do tego, że są podróby. Jak coś mi się podoba, to sobie kupię, nie patrzę na firmy, nawet jeśli by nie była to firmowa rzecz, a mi się coś spodoba, to sobie kupię, tak? Więc jeśli macie ochotę też jakieś kupić, jakieś pierduchy,
Jakieś włosy do mnie w ogóle lecą. Co to jest? Jakieś włosy czarne do mnie przyszły. Kto zgubił czarne włosy? Nie moje. Jeśli macie ochotę sobie coś kupić, jakieś pierduszki, które wam się spodobają, to na pewno na tej plaży to możecie zobaczyć, spotkać. Przy okazji tam z tyłu za mną jest ta restauracja, która właśnie tu oferuje parking. Możecie też na wynos, tak jak my, wzięliśmy sobie drinki. Jakieś tam deserki. No i piękna wota, która tutaj jest z nami. Widoki również, są jachty jakieś tutaj przypłynęły, żeby mogły sobie tutaj pochillautować przy nabrzeżu. Jak tu podejdzie jakiś śmieszny pan, to spróbujemy coś tak z ukrycia go nagrać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Przyszedł do ciebie pan pogadać. Wiesz o tym? Thank you. Nie mogę, ale gorąco. Tutaj możecie zobaczyć już, jak to wygląda. Wyglądają te biznesy plażowe. Świna wyrzuciło na brzeg? Nie. Tu. Bo foczka do ciebie przyszła poleżeć. Czy może z tobą poleżeć foczka? Może świnie? Nie wiem, czy widzicie, czy też skaczą do wody ze skał. Ale dla mnie to jest pogoda, ponieważ ta woda nie jest na tyle głęboka i oddalona od skałek, żeby nikomu się stała krzywda. Tutaj z naszej plaży Basta. Przy okazji sobie kupiliśmy tutaj owoce od pani. Tutaj za 5 euro taki duży pojemniczek. Oczywiście, kiedy wyciągnęłam pieniążki, podszedł już pierwszy tutaj pan sprzedawca czarnoskóry. Ja mówię tak, że nie mam pieniędzy, mimo tego, że płaciłam 50 euro za tutaj dwa te pojemniczki, więc 40 euro do mnie szło z powrotem, a ja mówię do niego, że nie mam pieniędzy, zaczął się śmiać. No i tutaj obeszliśmy inną stroną, żeby po prostu nie kusić resztę osób, żeby nam nie oferowali swoich produktów, no bo niestety nie kupimy, bo już kupiłam coś. A ja muszę też mieć pieniążki dzisiaj na restaurację, jak będziemy przy Eswedrze na zachodzie słońca, na Kalade Hort, także niestety nie mogę sobie pozwolić na większe zakupy, poza tym też muszę jakoś wrócić do Polski, a w walizce mam tylko 25 kg. Jemy i uciekamy na następną plażę, a potem jedziemy na Eswedrę.
zobaczy, jak ona coś słodko liże arbuza. Jaka spragniona dziewczyna, to arbuziczka. Miam, miuszki, miam, miam. Lubisz jak Karolcie arbuzki. Tak, to ja też się cieszę. Jesteśmy na kolejnej plaży. Nie wiem, co to za plaża. Nie wiem, jak ją znalazłam. Napiszę wam później na dole, jak ona się dokładnie nazywa, bo też noca jest taka dość skomplikowana. I patrzcie, jakie tu jest przejście. Podejrzewam, że jakaś też mniejsza to jest plaża. Nie powinno być dużo osób. Ostrożnie. Wow, co to tutaj za skarby ukryte są? Wiele jachtów, co? Widzisz, masz skałki nawet. Ile tutaj jachcików? Pełno ludzi chyba, nie ma gdzie wsiąść nawet. Cupniemy? Cupniemy sobie. Tradycyjnej plaży piaskowej, ponieważ z drugiej strony jest taka oto tu plażyczka. A tutaj mamy taką, nie wiem, można powiedzieć, skrytkę, gdzie w dawniejszych czasach... gdzie w dawniejszych czasach trzymało się łodzie, łódeczki jakieś. A teraz to jest to miejsce, gdzie ludzie przychodzą sobie się schować, zapalić sobie szisze, sobie tutaj posiedzieć, poplażować z dala od tej tradycyjnej plaży. Jest tutaj bardzo ładna woda krystaliczna, również można sobie popływać, podziwiać, co się dzieje pod wodą, czy są rybki i w ogóle wszystko inne. No i to taka fajna jaskinia, z których tutaj mamy kilka ujęć, zdjęć, filmów. No i mnóstwo tej jachtów jest dookoła. I to jest ostatnia plaża dla nas na dzisiaj. Będziemy jeszcze dzisiaj ruszać na Esvedre, więc w następnym odcinku zobaczycie, jak to wygląda tam wszystko i będziemy szukać Atlantis. Dzięki serdeczne za uwagę. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, pytania, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, miłego dnia!